To te sławne ostatnie słowa. Został tylko ambulans. I ten smutny gościu, których nawet nie ma. Nie ma kogo leczyć, halo. O, ambulans, hej. O kurwa, szwacy. Kolejne przygody w Company of Heroes 2, a dzisiaj mamy grę poproszoną od widza zwanego Medykiem, który gra Wehrmachtem kontra jakieś W970906 w grze zwanej Recepta myślnik wpierdol na mapie Bayerox, o może tak to przetłumaczymy, 1 na 1, Amerykanie kontra ten, no zobaczmy co to będzie. No i zaczyna się bitwa, moi drodzy. A grają dla nas oczywiście Medyk jako Wehrmacht niebieski, 49 poziom, kontra W90906. Ja 7 chyba gdzieś pominąłem, a nie wiem nawet. Jako Amerykanie 65 poziom. I jak tutaj widzowie wspomnieli, często takie niki mają cheaterzy. No to bardzo chętnie sprawdzimy. Czy to będzie taki cheat. Medyk już wybrał swoją taktykę. Jest to doktryna rezerw strategicznych. Czyli szturmowi ci mogą być wezwani grenadierzy, a tak wyglądają jego pierdolniczki. Śmiesznego nazwa? Braterska miłość, Reich, no takie kurde troszeczkę. No, nie wiadomo, miejska kompania szturmowa. Też dosyć potężna taktyka amerykańska, strzelcy odłamkowym, szkolenie oficerów i wyszkolenie dział. Dobra, na razie na spokojnie się rozchodzą. Mamy nowy oddział grenadierów. Musisz znaleźć prawdziwych przyjaciół, możesz. Jutro szkoła, niestety, jutro szkoła. Kiedy to jest smutne, jakie to jest życiowe. Kiedy to jest prawdziwe, lubię prawdziwe rzeczy, ale też tak nie do końca. Jutro dzień pracy, dzień pracownika i ucznia. Dzień bezrobocia. Spoko loko. Czym wam pomóc? Zobaczymy, czy medyk będzie przyzywać swoich grenadierów szturmowych? Na razie chyba nie. Na razie chyba nie. Nie zanosi się na tych, robi zwyczajnych ludzików. A tak poza tym jeszcze właśnie Panzer 4, takie z tymi pancernymi tutaj pierdolniczkami. Zestawy do przełamania, to takie tam gówno. Mobilny punkt obserwacyjny może być fajny, ale bardzo rzadko wykorzystywany. No i oczywiście rarytas tutaj, as tygrysów. Natomiast Amerykanie mają wyposażenie szturmowe. O nie, zaczyna się. Wyposażenie szturmowe umożliwia jednostkom tyłowym, jako jedyna ta doktryna, zrobić im ulepszenie granatników na karabinie, przez co granatami nasadkowymi będą strzelać, spamować normalnie. Bez tego oczywiście mogą z tego korzystać tylko i wyłącznie w tym umocnionej pozycji, którą mogą zbudować, nie? W takim swoim jakby amerykańskim bunkrze można to nazwać. Tylko wtedy mają pasywnie, nie? Granatniki. A tak to mogą mieć od razu przy sobie, nie? Strasznie irytujące na dłuższą metę. A tak to zestawy szturmowe dla Shermanów, takie spoko loko. Rangerzy, bardzo potężna jednostka, jeden z najlepszych uników w grze. Oto osłony do osłony, mech. No i Sherman Calliope, jak najbardziej fajna rzecz. Nie mam przyjaciół, tylko w internecie mam. Tak jak tego, raz mi kolega puścił piosenki, tam był tekst. Jestem sam i nie mam bliskich. O, i to takie trochę smutne było. Dzień w pierdolę. Mój brat ci pokaże. Mój brat ci pokaże, jak zawołam kolegów, oni ci pokażą. Dawaj na solo. Dobra, grenadierzy, coś tu chyba się udało. Patrzcie, jeden z oddziałów amerykańskich, tych jednostek tyłowych, faktycznie padli. Pewnie na dole tutaj, no właśnie, dosyć sporo trupów. Nie zauważył, czyli wydaje się, że ten W970906 tak trochę nie ogarnia. Pojawili się też pierwsi grenadierzy szturmowi. Garnitor, to bok, oczy krwawią. Ale tego, to jest jego choroba, to tutaj wyzywasz chorych ludzi, chyba. No co jeśli on ma to stwierdzone? No właśnie. Może jest dysortografia i tak dalej, nie? Przykra sprawa. Takie rzeczy, ludzie też istnieją i żyją. Potem będę szukać. Dojedziemy cię z ziomkami pod blokiem, no właśnie. Tak to wygląda. Jezu, co to, ten Amerykanie tracą te swoje jednostki na potęgę. Patrzcie, czy znowu nie wycofa tego oddziałku? Ostatni oddział. Ostatni oddział strzelców. Co on robi? Co robi ten W9. W17, czy jak to tam było? Granat rzucił, uwaga! No, nie było to zbyt groźne. No tutaj, na bliski dystans, chłopaki, podejdźcie za tą osłoną. Wow, dwóch naraz, double kill, jak Skoda. Double kill. Mocne. Do wody się rozpadli. Kurde. Co tu się dzieje? Czemu Amerykanie tak tracą jednostki? No, nie wiem, może on nie wie, że można wycofywać jednostki. Teraz bazukę robi na tym poruczniku.
O co tu chodzi? Zwycięstwo albo śmierć. No tak to wygląda właśnie. Jakaś doktryna ani kroków wstecz, towarzysze, ale dla Amerykanów. Może Patton dowodzi. Żadnego odwrotu, prawda? To jest wymysł, żeby usprawiedliwiać lenistwo. No coś w tym może być, coś w tym może być. Tak jak tego, prawda? Tak jak depresja, to też jest wymysł, jakiś tam sobie powymyślali, że jest ci smutno i tego. A tymczasem ginie porucznik z bazuką, nawet dwa razy strzelił. Kurde. CKM przybył. Chyba, a może taki challenge robi, żeby na przykład spróbować wygrać, nie wycofując żadnych oddziałów. Bardzo, ale to bardzo dziwna gra, szczerze wam powiem. Próbuję zająć jeden z naszych punktów. Medyk tutaj, no wiadomo, też troszeczkę tam są ranne te oddziały, ale do tyle, ile potracili Amerykanie w tej chwili. To są takie straty, których już nie da się odrobić tak naprawdę. To teraz medyk musiałby wszystko potracić, żeby to było równe. A tak to no... Każdy tu jest na coś chory. Jeszcze mutacji na Riko. Chory na wory. Ta. Grenadierzy. Pierwszy poziom doświadczenia już jest. Częstsze poruszanie się splintem. No i medyk teraz będzie mógł sobie zajmować tutaj wszystkie punkty bez większego problemu. 50 się tu rozłożyła. Uwaga na konfidentów. Przygwoździł tutaj tych grenadierów, ale tak no, gdyby tylko udało się zarzucać ich granatami. Niestety nie udało się. Ale znowu z boku atakują. 50 nie zmienia się ciągle. Ona stoi w miejscu, zobaczcie, ten gościu tu leży. O, kolejny musiał usiąść pod nogami, mu w ogóle tam leży, jakie tego. Jakie taktyki. No i oczywiście ci strzelcy mogą używać granatów zapalających dzięki tej taktyce. Granat! I znowu kolejny oddział padał, jeden na jeden. Ten dyn, to jest to strzelegowca Ryana, ten shooting. O, i to tym razem Amerykanie skinie. O Boże. Początkującego streamera. Otrzymaliśmy posiłki, dobrze, cieszę się, ale co robią Amerykanie? To jest jakiś, to jest antygra, to jest naprawdę, to jest antyameryka. To jest antyzwycięstwo, on nie chce wygrać tak jak on gra, to jest jakby, to, ani kroków wstecz, naprawdę towarzysze, ale po stronie amerykańskiej. Strasznie dziwne, strasznie dziwne. O, Patryk, siema, siema. Cheater, tak. Właśnie powinien jeszcze ten W9 tutaj mówić, pisać medykowi, że o ty oszuście, jak możesz mi zabijać oddziały, to niemożliwe. Tak nie powinno być, grałem w kampanię, nikt mi nie zginął. Skończyłem ją na easy i wygrałem wszystko bez problemu, dlaczego teraz przegrywam? Pewnie tak. Covida, depresja, może COVID miał depresję. Może albo depresja miała COVID-a i Stewart przyjechał, czyli no pierwsza taka sensowna jednostka amerykańska, która może cokolwiek zrobić, zarzucanie granatami. Troszeczkę za daleko i mają, widzicie, to ulepszenie właśnie, zwiększa skuteczność dzięki wyposażeniu, ale kij w to, skoro został rozwalony i w tylny pancerz, pium, silniczek uszkodzony. Tak. Panie poruczniku, witamy ponownie na polu bitwy. Ciekawe, czy dostanie pan bazookę. Ale jak na razie, czy medyk zainwestuje właśnie? Pak już nadjeżdża. Pak jest w drodze. Kolejne pancerfausty się na pewno szykują, bo to tylko 25 zł kosztuje takie piernięcie. O właśnie, już raz. I może jeszcze tutaj poprosimy? Uwaga na rozjechanie? Nie, to lekki pojazd. On tam nie potrafi. Dawaj, dawaj, o jest. Wow, jeszcze przeżył na jeden zdrowia. Niestety brakuje amunicji, nawet jakby się cooldown skończył. O, powróci, ty coś wyszło nie tak. Zły link, no właśnie, te gorące mamuśki mu się odpaliły. To jest gorące tego. Gorący chłopcy z armii amerykańskiej się odpalili, a nie to co miało być. I 24, 25. Czy będzie wystrzał? Nie, chyba nie. Ale może porucznik zginie, bo też nie ma odwrotu. Patrzcie, nie ma żadnego odwrotu, nigdy nie było. Za to trzeba pana W. Tutaj, że tak powiem. O nie, oni idą dalej. O nie, o nie. O nie, zostali teraz przygwożeni. O nie, o nie. A, ale zostali przyszpileni, już nie mogą strzelić, niestety. Spieprzamy stąd. Wyczerpało mu się premium. O! Ale patrzcie na to, chyba nauczyli go w kampanii,
że mógł wysiadać swoimi oddziałami, żeby naprawić czołg. Nawet jeśli nie ma tej... O, karetka! Nadjeżdża ambulans. Tylko kogo on chce leczyć? Wszyscy zginęli. Niemcy nacierają. O, kto by się spodziewał? Kolejny porucznik. To już trzeci. Hello? Your computer has a virus? Zaatakowano jeden z punktów. So today guys, I gonna show you how to delete the virus on the computer. Ciężarówka gotowa do drogi. A wróg nie jest na nic chory, jest zdrowy. Jest Ubermenschem. On brał tego, pancer szokolady, dlatego to go wyleczyło. Tracimy jeden z punktów, uwaga. No oni już mają tu właśnie, po kolei zaczynają być wyposażani. Wręcz na karabiny maszynowe. Amerykanie nawet tak, no, siedzą w tej bazie, myślą nad kolejnym ruchem. Steward naprawiony. No i tak podróżuje po tym świecie. Bardzo, ale to bardzo dziwna gra, szczerze wam powiem. Takiego jeszcze czegoś naprawdę ponad 100 odcinkach skomentowania, które skomentowałem gierki, to takiej naprawdę dawno nie było. Żeby ktoś nie robił w ogóle odwrotów. Może naprawdę to jest jakiś challenge. Pamiętam, dlatego tak mówię, że może challenge, bo grałem kiedyś z kolegą w LoL'a i on miał challenge, żeby nie cofać się do bazy do 10 tysięcy złotych chyba. No i pierwszy sukces tak naprawdę, zabił te oddziały medyka, za późno się wycofał. Label is born. Masochizm, no to by się trochę zgadzało. O, uwaga, granat nastykowy. Ale o, to Pepans! Cofaj się, jedź! Drużyna wroga! I jeszcze jeden strzał, zapraszamy, a Wiedersehen. To te sławne ostatnie słowa. Straciliśmy lekki pojazd. To jest bazy, muszą te bunkry ostrzeliwać. O, patrzcie, za tym dymem się ukryli Amerykanie. Spróbuj uciekać, to zginiesz. Jak się czołgają, albo to te oddziały szturmowe. Padamy tu jak muchy! Scheiße! Gdzie oni idą? Nie, to jest naprawdę, jakby czuję się teraz jakby tak z kamerą wśród zwierząt. Wow! Granatami zarzucali umocnione stanowisko, wybuch, złom! Wszystko rozwalili. Co tu się dzieje? Naprawdę, co tu się dzieje? Nie tylko... Mitomania jeszcze zapomniałeś dodać. Mitomania, to jest strasznie tego. Strasznie mi się podoba ta choroba u mnie. M20 gotowy do akcji. No gotowy, ale czy on w ogóle przeżyje jakąś akcję? Jednostki tyłowe też się pojawiły. Co po tym? Pewnie stestujemy World War 3 wreszcie, czy da się odpalić sławną metodą spacjową. Obrywamy! Pak nie zmienił pozycji, czy M20 natknie się na paczka? Ma zmaczka, uwaga. Uwaga, Pepans! Jeden strzał i mniej niż połowa życia. To jest właśnie wytrzymałość M20. O, wysiadka! Straciliśmy lekki pojazd. Ja naprawdę, wszystko co przyzwą Amerykanie w tej grze nie żyje dłużej niż, nie wiem, minuta nawet. No dobra, jedyny wyjątek jest ten, porucznik. On przeżył 5 minut, nie da się ukryć. A jak nie zadziała, to co? To wtedy będziemy myśleć. Jedno z naszych stanowisk jest pod ostrzałem. Granat ruchy, o, granat nasadkowy tu pierdzielną. Ostrzelać skurwieli! Dunning zbyt dobry. Pancer 4 nadjeżdża. Jest ta walka z nagiej broni, gdzie wystrzeliwują się, ale jest umocnione stanowisko. Nie, nie zostało do końca zrobione, bo ten jeden... O, i znowu cała amerykańska. Znowu wszystko zmarło. Został tylko ambulans. I ten smutny gościu, których nawet nie ma. Nie ma kogo leczyć, halo. Marvin, czy jak ci tam? Próbuję zająć punkt. Jak on to trzyma? No... Nie, naprawdę, takiej rozgrywki jeszcze nie było. Wydaje mi się, na ponad 130 gier, które skomentowałem, takich rzeczy nie było, naprawdę. Nie mogą ostrzeliwać, no wydaje mi się, że mogą, zwłaszcza te bunkry. Atak na nasze stanowisko.
No i słabszy są. Chłop ten włączył tryb bota. No to tak trochę wygląda, taki bot właśnie z takim najgorszym AI. Gdzie oni coś tutaj, coś robią? Stanowisko! Stanowisko bojowe w bazie musi robić. O, ambulans, hej. O kurwa, szwacy. Jaki tekst, nawet nie wiedziałem, że taki mają ambulans. O kurwa, szwabscy pancerni. Jedno z naszych stanowisk jest pod ostrzałem. No jest stanowisko, no i co z tego? Ten moździerz jeszcze tylko w bazie, w środku w bazie. Wróg zniszczył nasze stanowisko. Chcesz mi powiedzieć, że medyk jest w przeciwnej drużynie? Witaj, towarzyści. No, medyk jest, wygrywa nawet. Jego pancer 4 bohatersko niszczy niewycofujące się oddziały amerykańskie. Stojaki na broń. O, pomyśleli o bazukach Amerykanie, ale chyba trochę zbyt późno. Najsilniejszy Niemiec kontra najsłabszy Polak. O, ten moździerz nawet nie ma gdzie uciekać tak na dobrą sprawę. O, wszyscy zginęli. Aż nawet nie wiem co mówić, to jest taki tak smutny fest. On nawet nie uzupełnia tych oddziałów, patrzcie. Oni są w bazie, ale nie są uzupełniani, o. Ten jak nóżkę na nóżkę założył pięknie, o. Jakieś zaczyna tutaj nam się kręcić, patrzcie jak ładnie. To jest ładne, to jest dobre. Wygodnie dosyć chyba w takim czymś. Witajcie. O kurde, fajnie wygląda, chociaż taka gra można mu uświadomić na design bazy amerykańskiej, jak to ładnie wygląda, prawda? Tu jakieś tego, tu można sobie widać, że te bronie naprawdę tu są na stajakach nawet, bardzo fajne. O, tu ludzik siedzi, nawet nie wiedziałem. Ten pancer w ogóle nieuszkodzony. Pancerwerfer nadjeżdża. Dobra, chyba tyle, trzeba przyspieszyć to już, bo tu nic się więcej nie stanie, Amerykanie już nawet jednostek nie tworzą. Razy 8. Straszne manto. O! Rangerzy się pojawili. Ale czy coś zrobią? Biegną na ten punkt. Wujka Joe? Chyba wujka sama. O! Jeszcze granat nasadkowy. 25 punktów zwycięstwa. I ostatni, niestety, wszyscy rangerzy padli. Ale przynajmniej jednostki tyłowe z bazukami się uzbroiły tutaj. No i koniec, tak? 2-1. Tutaj tylko ramę, jeszcze Panzerwerfer. Wow, ale piękne ujęcie. Jak rakieta leci, to jest dobre. To jest dobre i to jest 3D. Bo często na przykład pociski z moździerza mi się wydaje, że są 2D. Autentycznie, są sprite'em po prostu takim dwuwymiarowym. A tutaj bardzo ładnie to wygląda. Jak ten wystrzał. To jest bardzo fajne ujęcie. O, nawet tutaj leci jakaś rakieta, ale się nie rozświetliła. Fajne, to jest fajne. I takim akcentem też kończy się ta jedna z najdziwniejszych gier naprawdę w całej mojej karierze, której skomentowałem. No ale no, amen. No. Dziękujemy za uwagę i oczywiście zachęcamy ten do subskrybowania, lajkowania i takich rzeczy, jeśli wam się podobało. A tymczasem czekajcie na następne powtórki. Hejo.